Dzień dobry Państwu. Witam w pierwszej audycji na moim nowym kanale. Jest mi bardzo miło Państwa gościć. Zdecydowałem się na stworzenie tego kanału, aby dzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami, uwagami, myślami, tezami, hipotezami, zachęcić do dyskusji. Jednocześnie poruszając tematy, wydaje mi się bardzo ważkie, które wiele osób nurtują, a których media z takich czy innych przyczyn, sobie tylko znanych, nie poruszają. W kolejnych audycjach będę starał się naprzemiennie poruszać tematy związane z problemami społecznymi, które od lat ciążą na sercu wielu ludziom, ale przede wszystkim chciałbym też omawiać to, co się w tej chwili dzieje w kraju. Jakby tą najnowszą informacją, czy powrotem do pewnego tematu podsłuchów jest sprawa pana Marka Falenty. Nie wiem, czy mam mówić Marek F, czy Marek Falenta. Nie wiem, jaki jest status tego pana w tej chwili, bo nikt nie wie, gdzie jest pan Falenta. Nawet chyba nikt zbytnio się tym nie interesuje. Co mnie skądinąd dziwi. Znaczy, nie interesuje to medium. Co jest dosyć dziwne. Nikt go nie tropi, nie śledzi, nie próbuje się dowiedzieć, co się z nim stało. A z tego, co wiem, to gdzieś pod koniec września 2021 roku pan Falenta opuścił więzienie, już jest człowiekiem wolnym, aczkolwiek ma 2-letni okres próby i kuratora, no więc gdzieś być musi. Na pewno tak, służby Zjednoczonej Prawicy, służby specjalne doskonale wiedzą, gdzie jest pan Falenta, bo jakżeby inaczej. Ale może jakby przejdźmy do tematu samych podsłuchów. Ja doskonale pamiętam moment, w którym te podsłuchy zostały ujawnione w 2014 roku, jakie postacie tam się pojawiały. I tu chciałbym popełnić pewną dygresję. Proszę Państwa, ani Państwo, przynajmniej w dużej części, tak? Ani Państwo, ani ja, nie wiemy, kim był tam jakiś pan Marcin, czy jakiś tam inny, pan Piotr, Zdzisław, Władysław, nieważne. Nie wiemy, kim ci ludzie byli. Wiemy za to, że nagrano polityków Platformy Obywatelskiej podczas ich prywatnych rozmów. Te rozmowy, już znane osoby, dziennikarze, osoby publiczne, udostępniły te nagrania opinii publicznej, twierdząc, że działają dla dobra Polski. No właśnie, tak? Że jakby wypełniają rację stanu i że ujawnienie tych, jak pamiętam wtedy, mówiono porażających nagrań, okropnych, wielu dziennikarzy wówczas wieszało przysłowiowe psy na politykach, jak oni mogą mówić brzydkie wyrazy. To absolutny skandal. Proszę Państwa, parę dni temu napisałem tweeta o propos racji stanu i tego, że jej definicja, tak, definicja racji stanu jest dziennikarzom obca. Podałem przykład. Przykład hipotetyczny, teoretyczny. Premier danego rządu ma problemy osobiste z żoną, spotyka się z inną kobietą, to zostaje uwiecznione na filmie. To ich spotkanie. I następnie takie spotkanie może zostać opublikowane albo nie. I teraz pytanie. Co powinien zrobić rzetelny, odpowiedzialny, mający świadomość prawną, społeczną, obywatelską, a przede wszystkim właściwe zrozumienie racji stanu,
Dziennikarz. W mojej ocenie dziennikarz, któremu dostarczono taką taśmę, zamiast cieszyć się, że jego tygodnik zarobi pieniądze, a on sam zyska na popularności, powinien to nagranie wsadzić do kieszeni, pójść do premiera, położyć mu na biurku i powiedzieć, że jest problem i że służby powinny zacząć działać. Ponieważ ujawnienie takich informacji intymnych w stosunku do rządu, premiera, do osób, które są państwowcami, które działają w dobro kraju, jego obywateli, jest działaniem wbrew racji stanu. Jest działaniem wręcz terrorystycznym, ponieważ prowadzi do obalenia rządu za pomocą kompromatu. Co, czym jest kompromat, to państwo wiecie, tak? To jest z języka rosyjskiego. Różnie na to mówią, tak, kompromitujące materiały. I zresztą pisałem o tym jeden tekst też z panem redaktorem Janem Piskim, którego serdecznie pozdrawiam. Rozmawialiśmy na ten temat onegdaj. I proszę państwa, ten kompromat służy do zdeprecjonowania danej osoby. Czy premier danego kraju popełnił jakieś przestępstwo jako premier? Nie. Jego małżeńskie problemy to są jego problemy. Użycie tych informacji w celu wprowadzenia chaosu do państwa, nazwijcie to jak chcecie, przestępstwem, zbrodnią, zdradą stanu, skandalem, bezczelnością, arogancją, jakby określeń jest tutaj wiele. Ale gdyby do tego dziennikarza przyszedł ktoś i położył mu pendrive, nagranie, z którego by wynikało, że premier danego rządu jest na przykład zamieszany w aferę korupcyjną, gdzie na przykład przyjmuje korzyści majątkowe, albo spotyka się z funkcjonariuszami czy agentami obcego wywiadu, albo zostaje nagrany w sytuacji, w której wspólnie ze swoimi ministrami przygotowuje prowokacje przeciwko na przykład znanemu opozycjoniście, aby go skompromitować. I to jeszcze z użyciem materiałów pozyskanych w sposób nielegalny. O, to tutaj jest racja stanu, czyli ujawnienie takich informacji, aby obywatelom pokazać, że osoba sprawująca funkcję prezesa Rady Ministrów i jego ministrowie są zwykłymi przestępcami. I to jest działanie zgodne z racją stanu kraju. Rzecz jasna, to, co przed chwilą powiedziałem, w jakimś tam stopniu koresponduje z rzeczywistością, tak, przeplotłem to tak, sytuacją hipotetyczną, bo wiadomo, że osoba, którą mam na myśli, kochanki nie ma, nie miała i mieć nie będzie, jest przykładnym mężem, ojcem i dziadkiem. Ale chodzi mi o pewne rozważanie teoretyczne. Teraz pójdźmy dalej. Nikt z mediów, a powinien to zrobić, nie zastanawia się, czy też nie zadaje pytań, nie dyskutuje na temat absolutnego skandalu, jakim jest ujawnianie prywatnych rozmów osób, które nawet jeżeli sprawują, tak, są osobami publicznymi i sprawują funkcje publiczne, są urzędnikami państwowymi i tak dalej, i tak dalej. To istnieje pewna sfera prywatna, która z definicji jest sferą prywatną. Ich prywatne rozmowy to są ich prywatne rozmowy. Ja przepraszam bardzo, tak, ale nawet gdybym
ja był osobą publiczną, byłbym ministrem i rozmawiałbym z innym ministrem. Zobaczcie Państwo, ale nie rozmawiałbym z nim, mówiąc: panie ministrze, chciałbym zauważyć pomiędzy jedną a drugą ośmiorniczką, iż, no nie, no tak, bym powiedział: słuchaj Staszek, czy tam słuchaj Wojtek, wiesz co, to jest wszystko to, to pip, i ja w zasadzie pip, no bo jak mam pip, inaczej pip, powiedział jak ten pip i tak dalej. No tak, bo faceci tak rozmawiają, no, co to za jakaś hipokryzja, zaraz mi się przypomina komentarz pana Andrzeja Stankiewicza, to jest ten pan dziennikarz, który zaprasza do studia radiowego bardzo często pana Ryszarda Czarneckiego. Dlaczego? Nie wiem. Tego pana Czarneckiego, który miał problem z rozliczeniem 100 tysięcy euro, który, jak to było powiedziane, w sposób nieuprawniony pozyskał. Ciekawy eufemizm. Ktoś Państwu wyniesie telewizor z domu i dowiecie się, że było to nieuprawnione pozyskanie waszego mienia. No, nazwalibyście to pewnie złodziejstwem. I pan Stankiewicz, komentując tęże aferę, nie zostawił suchej nitki na panu ministrze Sienkiewiczu i na kimś tam jeszcze. Pamiętam, oburzał się, że jak tak można używać takich słów, że te wulgaryzmy to absolutnie skandal. Wie pan co, panie redaktorze Stankiewicz, jak pan nie chce, żeby ktoś pana nagrał w jakichś intymnych sytuacjach, tak? Bo się, pan może, znaczy wszyscy byśmy się pewnie mocno zdziwili, pan tym bardziej. Więc trochę przyzwoitości, tak? Bez takiej hipokryzji dulszczyzny, bo to jest po prostu irytujące. I ujawnienie tych nagrań, jakby temat, który wraca dziś, jest problemem, poważnym problemem społecznym i politycznym. Ludzie, którzy te nagrania ujawnili, nie kierowali się racją stanu. Nie kierowali się dobrem kraju, kierowali się swoim prywatnym interesem, swoim biznesem. I dziennikarze, jak dzisiaj to chyba najmocniej widać, w dobie, kiedy krajem rządzą ludzie biegunowo odlegli od uczciwości i prawdomówności i praworządności, media, dziennikarze tak zwanego głównego nurtu, znani dziennikarze, którzy jeszcze kilka lat temu byli ogólnie lubiani, w tej chwili zachowują się w jakiś racjonalny sposób. Milczą, nie komentują. Niektórzy z tych dziennikarzy zalecają, aby krytykować rząd z umiarem, aby dać im czas. Przepraszam, na co czas? Na większą grabież? Na to, żeby zdążyli przed upadkiem już nas doszczętnie okraść? Na to mamy dać im czas? Na to mamy czekać? Na te efekty? Bo nie bardzo rozumiem. I proszę Państwa, to jest gigantyczny problem, gigantyczny skandal. Nikt nie mówi o tym, że ujawnienie tych nagrań, które zaskutkowały utratą władzy przez rząd premiera Donalda Tuska, bo wybory zostały przegrane w 2015 roku, przez rok ci dziennikarze, mówiąc kolokwialnie, grzali temat. Grzali temat dzień w dzień. Wieszali psy na Donaldu Tusku, na panu Donaldu Tusku. Ba, pewna dziennikarka podczas konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem w sposób, nie wiem, dość bezczelny nawet ośmieliła się powiedzieć, że czy pan wie, że ma pan przeciwko sobie całe środowisko dziennikarskie? Kim ta pani jest? Prezesem Zarządu Dziennikarzy Polskich, czy nie wiem, ich adwokatką,
przepraszam kim, żeby w imieniu całego środowiska dziennikarskiego powiedzieć premierowi rządu polskiego, że ma przeciwko sobie całe środowisko dziennikarskie. Bezczelność, co? Nie wiem. Ja mogę mówić za siebie, tak? Pan premier Donald Tusk wtedy powiedział, że zdaje sobie z tego sprawę. Widziałem, że tak był tym głęboko dotknięty, było mu przykro i smutno. Ja bym wtedy się zapytał tej pani, a w czyim imieniu pani mówi? Kim pani jest? Na jakiej podstawie pani coś takiego powiedział? I co to znaczy, że mam przeciwko sobie? Bo co? No, politykiem nie jestem i bardzo dobrze, bo gdybym był, to pewnie byłbym nim krótko, bo bym wówczas chciał sprawę wyjaśnić na miejscu, skąd ta pani czerpie taką wiedzę i o co jej tak na dobrą sprawę chodzi. Ja nie ruszam na razie kwestii rosyjskich służb. Tak? Ja się skupiam w tej chwili na tym, co media powinny robić, a czego nie robią. Co w mojej ocenie powinny robić media? Proszę Państwa, to jest dosyć proste. Media powinny przede wszystkim w sposób jasny i czytelny zaznaczyć, że ujawnienie tych nagrań nie miało nic wspólnego z racją stanu. Nie miało nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem. Było medialną bandyterką, ukierunkowaną, już wspomniałem, na swoje prywatne interesy. I od tego trzeba zacząć. Z imienia i z nazwiska wymienić tych dziennikarzy, którzy uczestniczyli w tym procederze, którzy z tego procederu czerpali, czy nawet do dzisiaj czerpią jakieś zyski. A potem przejść, kto uzyskał korzyść. No, są różne hipotezy, tak, że pan Falenta popełnił te nagrania, ponieważ rząd Donalda Tuska chciał ograniczyć ilość importu węgla z Rosji, a pan Falenta, jak wiadomo, był żywo zainteresowany prowadzeniem biznesów z Rosją i sprowadzaniem taniego węgla do Polski. Zresztą była tam jakaś jego kontrola służb i tak dalej. No, można by przyjąć, że tymi podsłuchami chciał, nie wiem, zaszantażować czy się zemścić na rządzie Donalda Tuska. Kolejna hipoteza mówi o tym, że te nagrania były zainspirowane przez rosyjskie służby. Zdaniem pana redaktora Rzeczkowskiego później rosyjskie służby, choć może nie jego zdaniem, tak, a zdaniem tego, z kim on rozmawiał, tak te nagrania zostały zakupione przez rosyjskie służby. Tam jeden z tak zwanych żurnalistów prorządowych gdzieś tam zaczął coś pisać o tym, że no ale jak skoro Rosjanie zlecili nagranie tych nagrań, to jak mogli je kupić, skoro je mieli wcześniej? No, mogli tak zlecić, natomiast mogli ich fizycznie nie mieć, bo miał je pan Falenta. A za chwilę później miały je tak, służby specjalne, które je trzymały, prawdopodobnie trzymają dalej, ma je prokuratura. Wszystko to wymaga wyjaśnienia. Wszystko to wymaga wyjaśnienia, drodzy Państwo. Pan premier Donald Tusk wspomniał o komisji śledczej, która powinna zostać powołana w celu wyjaśnienia afery podsłuchowej pana Falenty. Ja nie mówię o panu Sowie, bo to absolutnie nie jest afera pana Sowy, który nie ma z tym nic wspólnego, tylko pana Falenty. Czy taka komisja śledcza jest potrzebna? No i tak i nie. Jest potrzebna w momencie, kiedy członkowie tej komisji, bo zasiądą w niej posłowie, będą dysponować odpowiednim materiałem. Taki materiał mogą zgromadzić tylko i wyłącznie służby specjalne, które posiadają stosowne konstytucyjne uprawnienia do tego. Dzisiaj te służby, nie wiem, czym się zajmują, na pewno nie tym, czym powinny.
Więc taka komisja śledcza w zasadzie nic by nie dała. Popatrzcie Państwo na próbę powołania komisji śledczej w sprawie Pegasusa. Czyli pojawiają się w tej komisji senackiej, nie sejmowej, senackiej, która nie ma praktycznie żadnych uprawnień. Pojawiają się posłowie, pojawiają się osoby, które pojawiały się, bo na razie komisja również nie działa. Pojawiają się różne osoby, które składają zeznania, wyjaśnienia, ale członkowie tej komisji, gdy komisja obradowała, mieli dosyć niewielką wiedzę na temat Pegasusa. W tej chwili pan senator Brejza, czy państwo Brejzowie posiadają już większą wiedzę i tą wiedzę zdobywają w sposób poza służbą. A służby specjalne robią wszystko, aby tej wiedzy nie posiedli. Po co komisja śledcza? Po co jakakolwiek komisja? W sprawie podsłuchów Falenty, również inwigilacji Pegasusem, ale w sprawie podsłuchów organizowanych przez pana Falentę, tu musi zostać powołany zespół specjalistów. Funkcjonariuszy służb specjalnych, ekspertów, ludzi, którzy posiadają wiedzę. Posiadają wiedzę, umiejętności operacyjne i doświadczenie, aby tę sprawę wyjaśnić. I wyjaśnić ją do końca. I dopiero, kiedy wyjaśnią ją do końca i będą mogli przedstawić w formie dokumentu niejawnego członkom Komisji Śledczej dokumenty, materiały dowodowe, na podstawie których posłowie będą mogli zadawać poszczególnym świadkom pytania. Wówczas ta komisja ma rację bytu. Opinia publiczna może się dowiedzieć, jakie były kulisy, kto był zleceniodawcą, kto na tym skorzystał, bo lista osób, które skorzystały na ujawnieniu tych podsłuchów, jest bardzo długa. Zaczynając od Kremla, idąc dalej w sposób pośredni, tak zyskał również pan Łukaszenko, zyskali ludzie Prawa i Sprawiedliwości, pan Kaczyński, zyskali wszyscy za wyjątkiem nas, Polaków i Polski. Bo to, co się wydarzyło w 2015 roku, czyli przegrane wybory, które PiS wygrał tylko i wyłącznie dlatego, że nie była jakaś bieda, tak, czy był jakiś kryzys, bo to jest nieprawda, czy jakieś gigantyczne bezrobocie. To nie jest prawda, proszę Państwa. No wystarczy spojrzeć przecież w statystyki. Wygrali, ponieważ media, nikt inny, tylko media, przyłożyły rękę do wygranych wyborów Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo dziennikarze, macie świadomość, co zrobiliście, czy niezbyt dociera do Was? Kierując się swoim czy swoimi partykularnymi interesikami, aby produkować kolejne clickbaity, aby zachęcić ludzi do oglądania waszych programów. Utopiliście nasz kraj w tej, przepraszam za mocne słowo, pisowskiej zarazie. PiS sam z siebie wyborów nie wygrał. Ich kampania była żałosna, była śmieszna. Ich zarzuty wobec Platformy Obywatelskiej okazały się jedną wielką bzdurą. No więc dzięki komu wygrali te wybory? Nie dzięki błyskotliwej kampanii. Dzięki wam, drodzy dziennikarze, wolnych mediów. To wy, nikt inny, to wy grzaliście temat taśmy. Non-stop. Non-stop. A pamiętacie temat pana Sławomira Nowaka? Pamiętacie. Jak grzaliście temat zegarka, w każdym periodyku wolnych mediów,
Znęcaliście się nad tym człowiekiem w sposób bezwzględny, okrutny, wręcz sadystyczny. Dzisiaj już nie szukacie zegarków u pisowców? Nie? No jaka szkoda. Ja ich znalazłem kilkadziesiąt. Drogich, niewpisanych w oświadczenia majątkowe. I co? Milczycie? Niemożliwe. Bo co? Bo się boicie? Nie opłaca wam się? Czy w czym jest problem? I tak jak grzaliście temat podsłuchów, falentnych, nielegalnych, które ujawniły rozmowy, z których nic nie wynikało. Proszę Państwa, nic z tych rozmów nie wynikało negatywnie. Z tych rozmów wynikała troska o Rzeczpospolitą. To były dyskusje, rozważania, głośne myślenie. To, co powiedział pan minister Sikorski w rozmowie z panem ministrem Rostowskim. Zaprzeczycie temu? No nie. Ale pan Sikorski był ministrem spraw zagranicznych. Pan Rostowski był ministrem finansów. Ta ich prywatna rozmowa, podkreślam, prywatna, tak? Prywatna. Ich poglądy, myśli, uwagi, sugestie, przemyślenia były ich prywatną sprawą. Oni, występując w roli ministrów Rzeczpospolitej, prezentowali stanowisko rządu polskiego zgodne z racją stanu. Nawet jeżeli coś im się by nie podobało, czy mieliby pewne obiekcje, to dobro Polski, racji stanu, wymaga pewnego dystansu i zachowania, no nazwijmy to, takiego chłodu w ocenie. Nawet jeżeli coś jest oczywiste, nawet jeżeli o czymś wiem, że musimy komuś zrobić coś, bo nie mamy innego wyjścia, to nie znaczy, że mam o tym mówić głośno, szczególnie jeżeli jest się ministrem spraw zagranicznych. Ujawnienie tych rozmów nie przyniosło nic innego, jak zdeprecjonowanie obydwu panów i ośmieszenie Polski. Więc gdzie tu jest dobro Polski, jakaś racja stanu? No gdzie? Nigdzie. Jaką korzyść Polska odniosła? Żadną. Kto odniósł korzyść? Chyba wiemy. I proszę Państwa, dochodzimy do momentu, w którym czas popełnić pewną konkluzję. A konkluzja jest taka, że ostatnie 7 lat rządów, szczególnie ostatnie 4 lata, jakie są chyba najmocniejsze, rządów Zjednoczonej Prawicy udowodniły opinii publicznej i udowodniają każdego dnia, że dziennikarze, pracownicy tak zwanych wolnych mediów, z sobie tylko znanych przyczyn, doprowadzili do zrelatywizowania w oczach opinii publicznej kłamstw, przestępstw takich ordynarnych i pospolitych, jakim jest kradzież publicznych pieniędzy. Zrelatywizowano tę nielegalną inwigilację, tak, nękanie opozycjonistów, aktywistów społecznych z użyciem służb specjalnych. Ja nie dziwię się panu ministrowi Sikorskiemu, że pana ministra Wąsika określił dość mocnym słowem. Panie ministrze Wąsiku, no naprawdę, bądźmy realistami. Tak? To nie jest kwestia pańskich przekonań politycznych czy światopoglądu. Bo pan nie ma światopoglądu. Pan ma rządzę władzy, a w tej chwili, nie wiem, odnoszę wrażenie, że raczej pan walczy o
walczy o życie już w tym kontekście, żeby nie znaleźć się za kratami. Co tak panu może grozić. No ale myślę, że nie znajduje tak jakiegoś większego sensu w jakichś apelach do pana. Nie ma sensu. Nawet nie chciałbym się z panem dyskutować, bo też nie miałbym zbytnio o czym. I naszą rolą opinii publicznej jest piętnowanie tychże wolnych mediów, które wolnymi wcale nie są. Czy też może inaczej. To są wolne media, ale proszę Państwa, wolność to nie jest dowolność. Człowiek dorosły musi być odpowiedzialny za to, co robi i ponosić tego konsekwencje. Ja nie mówię tutaj o konsekwencjach osobistych. Ja mówię o tym, że dziennikarze tychże wolnych mediów pozwolili sobie na pewną dowolność, czyli wybrali prywatę, swoje własne ambicje, swoje własne ego nad rację stanu. Dlatego powstało powiedzenie, że jest to czwarta patowładza albo czwarta pseudowładza. I drodzy Państwo dziennikarze, przez długie lata nie wygrzebiecie się z tego bagna, które sami weszliście. Już nie chcę wymieniać nazwisk, tak, żeby nie wiem, się pastwić nad niektórymi z przedstawicieli tych wolnych mediów. Doskonale i Państwo wiecie, i oni też wiedzą, o kim mówię. To Wam się to czknie za chwilę. I to dosyć mocno. I taka jest konkluzja. Media w 2015 roku od czasu ujawnienia nagrań Falenty doprowadziły do zmiany rządu w Polsce. Tak, media. Ponieważ kampanie wyborcze wygrywa się w mediach, opowiadając ludziom różne historie. Ale ja mam 500+, no wiadomo, jak to można przedstawić. No i co te 500+? Podziałało przez rok czy przez 2 lata, że także się spatologizował rynek pracy i tak dalej. Ale chodzi o czystą przyzwoitość. Media zachowały się nieprzyzwoicie. Dzisiaj zachowują się nieprzyzwoicie. I jakby na koniec chciałbym, siłą rzeczy muszę tu spojrzeć na nazwiska, czy też je wymienić. Zacytuję kiedyś znanego dziennikarza, którego nawet lubiłem słuchać, który w rozmowie z posłanką opozycji, osobą ze wszechmiar uczciwą, mądrą, wykształconą, posiadającą wiedzę, która jest państwowcem i prawdziwą patriotą. Tego się podważyć nie. I ten pan dziennikarz zadaje jej pytanie skandaliczne, dotyczące tego, czy opozycja byłaby gotowa za tak darować to łamanie praworządności ludziom Zjednoczonej Prawicy, aby Polska otrzymała pieniądze z tego funduszu odbudowy. Wszyscy Państwo byliście oburzeni. Ja byłem oburzony bez wyjątku. Za wyjątkiem hejterów wynajmowanych przez Zjednoczoną Prawicę. Ci akurat to pisali różne kocopo. Ale każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek po usłyszeniu czegoś takiego z ust dziennikarza to by się zagotował. I co ten dziennikarz napisał dzisiaj? Jako jakby komentarz do naszych komentarzy. Go zacytuję. Nie chce mi się toczyć jałowych bojów z kłamstwem, manipulacją, bezmyślnością i złą wolą.
Więc tylko jedna uwaga. Jak ktoś zadaje pytanie, czy opozycja gotowa byłaby powiedzieć, tutaj trzy kropki, to znaczy, że zadaje pytanie. Pytanie i tyle. No nie chcę się panu toczyć siałowych bojów z kłamstwem, manipulacją, bezmyślnością i złowolą. To prawda. Jak mniej więcej od 4 lat. Ja nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. Panie redaktorze Piasecki. Nie wiem. Znaczy, na pewno się dowiem. Wszyscy się dowiemy za jakiś czas. Ale to, co pan napisał, jest po prostu bezczelnością. Niegrzeczne i bezczelne w stosunku do nas wszystkich. Tak? Że tysiące, nie wiem, setki tysięcy ludzi, no, nie chcę użyć słowa, że miliony, tak? Bo aż tylu ludzi pana nie ogląda. Chyba tam było, nie wiem, za 400 tysięcy. Tak? Podejrzewam, że strzelę, tak? Połowa, 200 tysięcy. Mówi panu, że tak nie można, że to jest skandal. A pan mówi, że pan nie będzie na ten temat dyskutować. I co? Czyli my wszyscy jesteśmy szaleni, tak? Jesteśmy fanboyami, bańką twitterową, czy tam YouTube'ową, czy kimkolwiek. A pan wie najlepiej. Wie pan, przypomina mi się taki komentarz mojego przyjaciela, psychiatry, który mi powiedział kiedyś, że jeżeli osoba, tak, pacjent ma świadomość swoich problemów zdrowotnych, to znaczy, że nie jest osobą aż tak chorą. Ale kiedy pacjent twierdzi, że jest zupełnie zdrowy i zarzuca całemu światu i wszystkim dookoła, że poszaleli, no to mamy problem. Tak? Dosyć poważny. No, ale cóż, tak? No, pan ma swoje zdanie, pan żyje w swojej bańce, my żyjemy w swojej bańce. Czas pokaże, kto miał rację. Zachował się pan wczoraj skandalicznie. Pytanie, które pan zadał, nie było pytaniem takim, co by było, gdyby było, tylko moja subiektywna ocena. Pan wystąpił, odniosłem takie wrażenie, w roli, nie wiem, parlamentariusza obozu Zjednoczonej Prawicy. No tak. I proszę Państwa, na koniec chciałbym powiedzieć, że nie możemy pozostać bierni wobec tego, co zrobiły i robią pseudowolne media. I w wolnej Polsce będziemy musieli się nad tym problemem pochylić i go rozwiązać. I tych pracowników mediów rozliczyć z tego, co robili i dlaczego to robili, czy ktoś im kazał, czy ktoś ich szantażował. Musimy dojść prawdy. Nie tak jak prezes Kaczyński. My do tej prawdy dojdzie. Ja Państwu dziękuję za cierpliwość. Niestety zawsze się rozgadam. Jedyną osobą, która była w stanie mnie przystopować, to był i jest pan redaktor Jan Piński. Jeszcze raz pozdrawiam, panie Janie. Bo jestem straszna gaduła, ale jest wiele tematów, wiele spraw, które chciałbym z państwem omówić. Na koniec, tradycyjnie, jak to się na YouTubie robi, to proszę o subskrypcję. Mój kanał nie ma przynosić mi pieniędzy, więc to nie jest kwestia monetyzacji, tylko może jakby niesienia dalej tego słowa. Jeżeli Państwo się ze mną zgadzacie i podobał Wam się mój program, moja pierwsza audycja, postaram się, żeby kolejne były jeszcze lepsze. Dopiero zaczynam, jest też, proszę, o pewną wyrozumiałość. I cóż, do zobaczenia. Yeah.